Ja i moje koleżanki bardzo często oglądamy Kartofliska TV. Teraz twoja kolej. 8. Liga Mistrzów. Ola Boga! To już 4. odcinek najgorszego i jednocześnie najlepszego magazynu poświęconego najciekawszej lidze świata, czyli klasie B. Ja też. Przypomnijmy, że klasa B to inaczej 8. liga, a wiadomo, że na tym poziomie grają najwybitniejsi zawodnicy. Jakie to dwa downy, kurna, są to, ja nie mam pojęcia. Którzy strzelają najpiękniejsze gole. Boże, kurwa. W 8. lidze przeprowadza się również najbardziej koronkowe akcje. A wszystkie spotkania nadzorują nieomylni sędziowie. Liniowy opierdala z tego. Zapraszamy na ekspresowe, kartofliskowe podsumowanie ostatnich szlagierów klasy B i innych rozgrywek o zbliżonej atrakcyjności. Runda jesienna polskich rozgrywek klasy B wkracza w decydującą fazę, tak więc można pokusić się o pierwsze podsumowania. W naszym kraju są obecnie 54 zespoły z najniższych lig, które uznały, że zdobycie choćby jednego punktu w tym sezonie to obciach. A wśród nich dwie renomowane drużyny z Warszawy i akurat obie grały ostatnio mecze z inną stołeczną potęgą o nazwie Bednarska. Były więc obawy, że po tych właśnie dwóch spotkaniach liczba warszawskich drużyn z zerem na koncie może się drastycznie zmniejszyć. Najpierw o to, aby przypadkiem nie zdobyć punktu, rywalizowało dobrze znane Coco Jumbo. Nastroje były bojowe. Najwięksi eksperci wierzyli w sukces. Panie Waldemarze, 10 powodów, dla których Coco Jumbo wygra dzisiaj. Ja bym powiedział, że nie ma żadnego z 10. To jest niemożliwe, żeby ta drużyna mogła wygrać, ponieważ jest tak słaba jak sznurek od sobą. No i dupa. Zaczęło się wyjątkowo pechowo. Drużyna Coco Jumbo wyszła bowiem na prowadzenie. Na szczęście niemoc trwała jedynie 26 sekund. Po tym czasie Bednarski udało się wyrównać. 3 kolejne bramki padły również dla gości i od stanu 1-4 Coco Jumbo mogło spokojnie udawać, że zależy im na remisie. Ostatecznie pojedynek zakończył się wynikiem 3-4. Później przyszła pora na formację o nazwie Farmacja Tarchomin. Tu sprawa wydawała się być niby dużo łatwiejsza. Mecz z Bednarską odbywał się na wyjeździe, ale mimo tego statystycy alarmowali. Kiedyś ta formacja musi wygrać, nie? Musi wygrać, ale raczej nie dzisiaj. Dlaczego? Bo grają w 10, nie widzisz? Jeden dojedzie tylko niestety. Szkoły, wesela, kontuzje, wszystko na nas. Farmacja zaczęła w 10 i był plan, aby wszystko rozstrzygnąć zanim dojedzie 11. Niestety przeciwnicy unikali strzałów jak ognia. Bramkarz Farmacji wpadł jednak na pomysł genialny. Skoro oni nie mogą nic trafić, to on nabije jednego z ich napastników, a ten sam się zdziwi, że strzeli gola. Bingo! Zaskoczony zawodnik Bednarskiej brzuchem skierował futbolówkę do siatki. Sens takiego działania został potwierdzony po 90 minutach. 11 zawodnik dojechał przy stanie 0-2 i od momentu jego przybycia do końca spotkania padł wynik 2-2. Całe więc szczęście, że Farmacji udało się wypracować stratę 2 goli, jeszcze gdy grali w 10. Tylko dzięki temu mecz zakończył się ich porażką 2-4. Mój mecz jest tak słaby, że no, nie nadaje się do komentowania. Na koniec zobaczmy więc jeszcze jedną słabą bramkę z tegoż pojedynku. O kurwa! A już w listopadzie wielki hit. Coco Jumbo, Farmacja. Prawnicy obu zespołów już teraz głowią się, jak doprowadzić do obustronnego walkovera. Jeżeli mówiliśmy, że Coco Jumbo jest słaby jak sznurek od powiązałki. Tak.
albo jeszcze słabsze. A farmacja? No to farmacja to nie ma porównania do niczego. Ta sama grupa warszawskiej klasy B i na moment zaglądamy na mecz MKS-u Hutnik 2 Warszawa. Tu też bywa ciekawie. O kurwa! Tu widziałem najgorszy mecz w swoim życiu, Hutnik 2, Farmacja Warszawa. Gorszego nie widziałem jeszcze. No i co, i dzisiaj też może być nieźle, nie? Oby nie. No i nie było się czego obawiać. Zawodnicy gospodarzy i przyjezdnych z Mazura, Dwa Radzymin stworzyli widowisko jak ich mało. Ile to do końca jeszcze? Jeszcze, co, nie możesz się doczekać? 64. Mecz zakończył się ważnym zwycięstwem gości z Radzymina 3-1. Nie było spalonego. Ręki też nie było. Nic tam kurwa nie było, pewnie to tak. Po meczach na szczycie w samej Warszawie udajemy się w jej okolice. Do Brwinowa. Na mecz z miejscowym ogniem przyjechał lider KS2 Piaseczno. Zaczęło się jak typowy mecz klasy B. Strzał w okno w wykonaniu gości. Możesz kurwa, no i... Strzał w okno w wykonaniu gospodarzy. Dobrze. Jest! O kurwa! Bramka piętką dla gospodarzy. I tyle do przerwy. Ogień prowadził i przeważał, a ci, którzy oglądali odcinek trzeci, dobrze wiedzą, że drużyna ta lubuje się w przegrywaniu wygranych spotkań. Trener sam się pcha do wywiadu. Nic ci nie powiem. Jakie plany na tą drugą połowę? Znowu sromotnie przegracie? Masz jakiś inny zestaw pytań? W drugiej odsłonie spektaklu na boisku pojawił się trener gości. Tylko wszedł i od razu padła bramka. Dla przeciwników. O kurwa. Ja pierdolę. Szkoda, że taki stary dziad jak ja musi wejść na plac, żeby coś się zaczęło dziać. Zaczęło się dziać również z przodu. Minuta 8 i trener Kobza trafia do bramki gospodarzy. Oczywiście, kurwa. No właśnie, no przed meczem pan powiedział, że dam pograć młodym, nie będę wchodził, a jednak zmiana decyzji. No bo jak się przegrywam do przerwy 2-1, umiesz liczyć, licz na siebie. Czyli dla zawodników nie należy. Liczyć? Ja liczę na nich, dlatego im daję szansę grać. No ale jeżeli nie są w stanie w B-klasie wygrywać mecze sami, bez starych dziadów, tak jak ja, no to niestety. Trzeba się dalej uczyć. Najciekawsze przed nami. Końcówka meczu i mamy okazałą przewrotkę. Bramkarz Piaseczna przewraca się na linii bramkowej i gospodarze wychodzą na dwubramkowe prowadzenie. Tego spotkania Ogień przegrać już nie mógł. Gości stać już było tylko na kontaktową bramkę z karnego. No i ten wyrównujący strzał w ostatniej sekundzie. Remis 4-4 i Ogień Brwinów wreszcie może świętować zasłużenie zdobyty punkt. Warszawska klasa B, grupa czwarta. Mecz w Cegłowie, a w roli gospodarza rezerwy KS-u Teresin, które zdobyły dotychczas jeden punkt. W roli gości Unia Boryszew. Tak atrakcyjny rywal o dziwo nie przyciągnął na stadion kompletu publiczności. Panowie, no tłumów nie przyciągacie raczej. Tutaj taka. Ej, tu B. To milion. Konfrontacja zakończyła się wygraną gości 7-3 i miała trzech wielkich bohaterów. Pierwszym został autor tego pięknie mierzonego strzału na 1-0. O kurwa! Celowałem, tak? No i po prostu zauważyłem lekko wysuniętego bramkarza i wykorzystałem tę jego chwilową niepoczytalność. Drugi bohater to strzelec wszystkich trzech goli dla zespołu z Teresina. Kurwa! Trzecią bramkę strzelił. Czy to prawda, że... Im większy brzuch, tym łatwiej się przepchać i strzelić do bramki. Oczywiście, że tak. Trzecim bohaterem był trener zespołu gości, który pojawił się tylko na pierwszej połowie. Kto jest trenerem w ogóle? Tu trudno się zorientować, kto jest trenerem. Trener był tylko na pierwszej połowie. Nie ma trenera teraz? Pojechał z młodszą kadrą na mecz. Dzieciakami. 45 minut z trenerem to wygrana Unii 3-1. 45 minut bez trenera to wygrana Unii 4-2. Chyba lepiej nie wyciągać z tego żadnych wniosków. Powiedzcie mu, żeby nie przychodził. Z Cegłowa przemieszczamy się raptem 10 km obok. Przed nami symboliczna wizyta na El Clasico w Wiskitkach, czyli w polskim Wisconsin. Wielkie derby, Pogoń Wiskitki, Salos Żyrardów.
Ciepło nie było, ale ten, kto przyszedł, z pewnością nie wychodził rozczarowany. W meczu padło aż 6 bramek, z czego 5 dla gości. Jedna z nich to kartofiskowy kandydat do bramki miesiąca. O kurwa! Wspaniała atmosfera, niezapomniane emocje. Wszyscy na stadion. Na takie mecze kartofiskowej redakcji nie trzeba długo namawiać. Meldujemy się na ważnym meczu siedleckiej klasy B. Na jaki mecz pani przyjechała? Poleśnica i coś na C. I na B. Tak? Mecz Oleśnicy ze Świtem Barcząca przeanalizujemy pod kątem kibicowskim. Poznajemy fanatyków kolektywu Oleśnica. Przy takim dopingu gospodarze nie mieli prawa nie wygrać. Zwyciężyli 3-1, a dodatkowo jedna z bramek nie została uznana. Ta druga bramka to była uznana w ogóle? Nie. A dlaczego? Bo był rzut wolny pośredni, a nikt nie dotknął. Popatrzmy więc, jak nie powinno wykonywać się rzutów wolnych pośrednich. O kurwa! Pozostajemy w okręgu siedleckim. Pora na półfinał regionalnego Pucharu Polski. Wielkie derby Mińska Mazowieckiego. Mazowia Mińsk Mazowiecki kontra Mazowia 2 Mińsk Mazowiecki. Czy były w ogóle kiedykolwiek takie derby? Nie było. Ja tyle lat przeżyłem i przepracowałem. Nie było takich derby. Mogą sobie zagrać na remis, żeby sobie karne postrzelać. Chłopaki. Ładnie. Ja jestem za niebieskimi. Tak, dlaczego? Oni są bardziej ambitni, młodsi. Niebiescy to drużyna rezerw. Lubi zaskakiwać. Najbardziej kartofiskową redakcję. Co to w ogóle za pomysł z tym przerywaniem poważnej dyskusji na temat jakości nowego pisma sportowego na polskim rynku? Ja ci powiem, gdybym tak zobaczyłem, miałem kupić cyfrowo. Ale jak zacząłem, kurna, ta sama cena, to dupę przynajmniej będę czym podeczyć, tak? To pan pokaże, czym pan będzie dupę podcierał. Taką oto gazetą. Gdyby kosztowała w cyfrowej wersji tyle samo... O kurwa, tu jakaś bramka padła. A, widzisz. No grałeś? Pójdź z bramką, pan pokaże jeszcze raz, czym będzie dupę podcierał. Tak więc mamy sensację XXI wieku. 1-0 do przerwy dla rezerw. Jednak po przerwie wszystko wraca do normy. 2 szybkie gole i pierwszy zespół Mazowi poleca się na grilla. Mogą sobie zagrać na remis, żeby sobie karne postrzelać. A może jednak lepiej wstrzymać się z tym zwycięskim grillem? Jest! O kurwa! To była sama końcówka meczu. 2-2, no i mamy rzuty karne. Na tym poziomie Pucharu Polski nie ma jeszcze dogrywek. Dogrywki są dla lamusów. No i nie ma w tym chyba nic dziwnego, że do finału awansowały rezerwy. To był ładny mecz dzisiaj. Ciekawy, walka była. Podobało mi się i skończyło się tym, co, o czym ja chciałem, żeby były rzuty karne. A teraz pora na wielki futsal. Do jednych z warszawskich rozgrywek przystąpiła drużyna o nazwie Kartofliska. A kartofliskowa redakcja zadebiutowała w roli grającego selekcjonera. Castingi do zespołu odbywały się m.in. na Twitterze, gdzie na przykład zakontraktowano obiecującego bramkarza. Jesteś bramkarzem, klasycznym bramkarzem z Twittera. Na Twitterze został przeprowadzony casting. W jaki sposób się zaprezentowałeś? Czy to przekonało komisję? Pamiętasz w ogóle? Chodzi o pizzę? No, a co tam napisałeś? Tym napisałem, że po każdym meczu będzie pizza. Za darmo. Dla wszystkich. To musiało zakończyć się sukcesem. Zwłaszcza, że zawodnicy zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji. To prawda, że w związku z tym ważnym meczem od roku zrezygnował pan z uprawiania seksu.
O takim wejściu Smoka nie marzył nawet Smok Wawelski. Pierwsza bramka dla przeciwników pada w 31 sekundzie, a piąta bramka dla rywali dopiero w 5 minucie. Cieniasy! 0-5 po 5 minutach to był nasz plan minimum. Nic więc dziwnego, że kartofiskowych zawodników rozpierała duma. Ja nie grałem w tych pierwszych 5 minutach. Nie grałem w pierwszych 5 minutach. Ja też nie grałem. Mogę zdradzić tajemnicę sukcesu, że od wczoraj nie piłem alkoholu. Wynik pierwszego meczu poszedł w świat i może to lepiej, że jeszcze nie wrócił. Proszę się jednak nie martwić, trzy cyfrówki nie było. I to by było na tyle, jeśli chodzi o czwarty odcinek 8 Ligi Mistrzów. Piątego nie będzie. Jakby co, następny będzie odcinkiem 6. Mówmy się tak, ja trafiam w poprzeczkę, a ty subskrybujesz mój kanał. Dobra. Proszę. Nie mam wyjścia.